Chciałbym kiedyś chwytać ciebie, tak jak teraz chwytam dzień. Ucieka nam grawitacja, ucieka nam znowu tlen. Ale wiem i wiem, że gonię wciąż za tobą. Kiedyś wiem i wiem, będziesz nosić moje logo. Latamy znowu wysoko, skuci tym zielonym dymem. Wracamy znowu z księżyca lub zwiedzamy Atlantydę. Ona jak mówi to z rumem, jak słowa pisane piórem. Ona lubi, kiedy pływa ze słowami po jej skórze. Siema, z tej strony Agrolnik TV i dzisiaj sobie lecimy z nawozami, bo już pora jest na nawozy. Jeszcze bardzo nie urosło zboże, ale lecimy. Taki fęt myślę, że nie będzie za mały. Czy za duży, pomyliłem się. Tylko można byłoby tura odczepić, bo będzie przeszkadzał. Tu go zostawimy. To jest lej, także na spokojnie, nawet trochę chyba ten lej będzie za mały dla niego. Tutaj sobie stoi. Myślałam, że już gdzieś ukradli mi rozsiewacz, bo szukałam po podwórku, nie było. Dopiero tutaj był. Jadę ja tu? Jadę chyba. No, na styk ten fęt. Dobra, od razu weźmiemy, nasypiemy. W ogóle dzięki za 3900 subów. Już niedługo 4000. Słuchajcie, jak to leci. I chyba dla was daily zacznę nagrywać. Za tyle subów daily musi być. Wdzięczę się wam. Tu zamknę. Dobra. Podniosę. I lecimy. Tego leja prawie nie widać. Screen zrobiony. I ciśniemy. Jeżeli jesteś nowy, możesz zostawić suba i łapkę w górę. Czasem zdarzają się tu śmieszne rzeczy na moim kanale. A my właśnie zaczynamy. Tylko sobie sprawdzę. Chyba na taką szerokość. Tutaj widzę, że lekkiego miaka zrobiłem, ale tyle to nic. Sypię. Mam nadzieję, że dzisiaj zdążymy dwa pola zrobić. Jeżeli dzisiaj będzie krótszy odcinek, nie musicie się martwić, bo pojutrze już za to będzie może dłuższy, albo po prostu kolejny będzie, bo już chyba zacznę daily robić. Zresztą napiszcie w komentarzu, czy daily to dobry pomysł, czy byście chcieli bardzo. Ja uważam, że chcielibyście daily. Lego też wam nagram, oczywiście, spokojnie, nie musicie się bać. I już niedługo też wleci odcinek, chyba kolejny to będzie z Lego odcinek. I planuję może coś takiego, że na zmianę raz Lego, raz drugie będzie FS. Nie no, idzie. Chwila i zrobione. Niby malutki lej, ale na te pola starcza. Nie ma co kupywać nowego rozsiewacza. Chyba, że jakieś dopłaty będą na jakąś maszynę czy coś, to wtedy się weźmie. Bo ten odcinek nie będzie długi z takich powodów, iż że nie wiem, czy wszystko będziemy nawozić, ale chyba tak. Lecimy teraz tutaj może. To cofnę. Jeszcze tam dalej jest takie jedno pole, bo tam na mapie, zresztą wam pokażę mapę.
Tego pola 93 jeszcze nie zasiałem, ale to już jest zasiane owsem. Tamte też planuję owsem zasiać. I będą dwa pola owsa i dwa pola jęczmienia. Przydałoby się też, takie sprzęty mamy, a pola mało, dlatego chyba następne co będzie, to albo będzie pole, albo rozsiewacz, ale chyba bardziej pole bym chciał kupić jakieś. To już nie takie małe, tylko takie większe troszeczkę. Wiecie, żeby było na czym robić. Bo takie pola to są maluśkie. Chwilę je się zrobi. O, już 12:59, zaraz będzie 13. Lekkie miaki porobię, ale to mniejsze, takie mniej małe to tam małe. Się muszę tak rozglądać, żeby mam miaka gdzieś z któryś nie robił przypadkiem. Ale idzie. Tak się dziwię, bo ostatnio tutaj tak wszystko dobrze działa na tym gospodarstwie. Fent też stary już sobie taki. Sprzęgło! Uś! Panie! A idź pan w ciul! A idź pan! Co się dzieje? Ja naciskam mu sprzęgło! A to nie hamuje! Ja mówię, matko bosko, co tu się stanęło? A idź pan w pindu. Trzeba powoli kręcić. O, hamuj, hamuj, hamuj! Co się dzieje? Sprzęgło coś puściło. Nie, w ogóle sprzęgło. Jakby biegi da się wkładać i w ogóle. Ale zero do hamulca. Może to hamulec się spalił. Ja cię pierdzielę. Nawóz, elektryka. Szybko pociągnik. Szybciej biegnij, biegnij, biegnij. Wyciągamy go szybko, dziada, bo to, kurde mać, elektryka siądzie i to pociągniku będzie i do roboty. O, hol, hol, hol. Siądzie elektryka, to będzie wtedy. Będź, działa, działa, bo ten się nie zepsuł. Nie wiem, wszystkie te już ciągniki u mnie na farmie to złomy jakieś. 19 co nowa dobrze działa, ale ten fan widzę, że też coś się już pies doli. Biedny fan. Szczerze zrobię miniaturkę. Mi skręcę. Dobra. Odczepiamy. Dobra, wyciągnięte. Mam nadzieję, że elektryka działa i wszystko. Stawię tu go. Chyba się nic za bardzo nie stało.
ciała. Dobra, jedziemy. Najwyżej potem się go sprawdzi. Teraz rozwieść ten nawóz i będzie spokój. Ja nie wiem, dobrze, że Fendu się nic nie stało, bo co to by było, jakby się rozwalił? Szkoda ciągnika. Dobra, jedziemy, to jeszcze jedno pole zrobimy i koniec to dzisiaj. Ja jeszcze Fenda spróbuję tutaj popatrzeć, czy nic mu się nie stało przypadkiem. Wiecie, lepiej się upewnić, czy wszystko dobrze działa w nim. No to pewnie jakiś omijak ze wcześniej jeszcze. Nawozu starczy. Oby mnie tu żaden prąd nie kopnął. Bo będzie ciągnik, będzie sam jechał. Może zostawić łapkę w górę i suba z dzwonem. Takie akcje z ciągnikami to tylko u mnie. Widziałam u innych talerzówki się rwą. A to coś tam się zakopie, a u mnie co? Sprzęgło nie działa. Patrzcie, puszcza na sprzęgle. Na sprzęgle normalnie jedzie. No ja wiem, będę musiał to naprawić. A coś się spaliło ewidentnie. A ja cały czas mówię, że na sprzęgle, ale ja się pomyliłem. Ja cały czas chciałam mówić, że ja na hamulcu. Na hamulcu mi cały czas zjeżdżał, także ja tu mam zero hamulców. Patrzcie, naciskam hamulec. Normalnie jedzie. Jak wałek załączę, to dopiero wtedy tak go zmuli, że przyhamuje. To wałkiem będę hamował. Dobra, nawóz rozwieziony na 3 pola. Dosyć szybko to minęło. Już wracamy na bazę. 40 przez polną dróżkę. Ja to jestem chory. Dobra, będę zakończył ten odcinek już. Może zostawić łapkę w górę na koniec i napisać w komentarzu, czy chcecie daily. Dlatego trzymajcie się, cześć, pa, pa.